Cześć piesełki i człowieki, witam na kanale Projekt Pies. Ja mam na imię Patrycja, a dzisiaj jest drugi odcinek serii 7 raz psów w 7 dni. I dzisiaj mam zamiar poopowiadać Wam trochę o Border Collie, bo pytań i próśb o to, żeby Bordera w końcu pokazać na naszym kanale było mnóstwo. Natomiast jeżeli zastanawiacie się, czy przygarnąć pod swój dach Bordera, to obawiam się, że to, co powiem w dzisiejszym odcinku, Wam się bardzo nie spodoba. A w związku z tym, że Wam się bardzo nie spodoba, tym bardziej powinniście tego wysłuchać. Dlatego zapraszam. Border Collie to średni piesek, elegancki, zwinny, lekki. One ważą tak od 13 do 22 kg. Jeśli chodzi o wysokość, to jest 47 do 55 cm. No a sierść to tak na dobrą sprawę zależy, z której linii pieska mamy, bo psy użytkowe będą mieć tą sierść raczej krótszą, psy wystawowe średnio długą. Kolory szaty? Bardzo ich jest dużo. One mogą być dwu- albo trzykolorowe. Naprawdę kombinacji jest mnóstwo, natomiast w tej rasie nie powinien przeważać kolor biały. Natomiast nie to jest najważniejsze. Nie najważniejsze jest to, jak ten pies wygląda, ale jakie jest jego pochodzenie. A Border Collie wywodzi się z Wielkiej Brytanii i powstał w ten sposób, że szukano i krzyżowano psy w taki sposób, żeby otrzymać owczarka idealnego do pracy, idealnego do pasienia owiec, idealnego psa, który będzie wytrwały, który będzie miał pracę we krwi, który będzie uwielbiał to, co robił i w dodatku będzie przy tym skuteczny. I tak oto otrzymaliśmy Bordera, czyli psa idealnego w dzisiejszych czasach do sportu, do frisbee, do obedience, do agility, do flyball, do tak zwanego tańca z psem. No jest to po prostu urodzony sportowiec. I szybciutko i płynnie przechodząc do jego temperamentu, to jeszcze raz powtórzę. Border jest albo pracusiem, albo sportowcem. Tutaj jakby nie ma innej opcji. To w zasadzie to nawet nie da się tego opowiedzieć. Bo jeżeli ktoś nie widział Bordera w akcji, to tego nie zrozumie. Musicie zobaczyć, jak ten pies pracuje i wtedy zrozumiecie, że on po prostu tą pracę, tą zadaniowość, to kombinowanie, rozwiązywanie zadań, naukę, robienie coś ma we krwi. I chyba żaden inny pies nie robi tego właśnie tak jak Border. Dlatego decydując się na Bordera, musimy pamiętać o tym, do czego ten pies został stworzony i że to się nie zmieniło. Że on nadal jest psem, który wymaga od swojego opiekuna, żeby również był sportowcem. A dlaczego? No bo poza tym, że jest to piesek oczywiście radosny, energiczny, elastyczny, szybki, zwinny, bardzo inteligentny, sprytny, uparty, zawzięty, no to jest to pies bardzo, 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 bardzo wymagający. I teraz, jeżeli my jako opiekunowie tego psiaka, ja nawet nie chcę mówić, że nie zapewnimy mu odpowiedniej dawki ruchu, bo to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby poświęcić temu psu kilka godzin dziennie i coś z nim robić. Nie, nie musicie jeździć na zawody, ale jakiś sport z psem musicie uprawiać. Bo Border, który nie ma zajęcia, który nie uczy się nowych rzeczy, przed którym nie stawiamy wyzwań i pies, który nie może biegać luzem, ja w ogóle nie wyobrażam sobie Bordera, który nie jest w stanie biegać luzem, to pies, który będzie znerwicowany, to pies, który nie będzie potrafił usiąść na miejscu, zająć się sam sobą,
to pies, który może zdemolować Wam mieszkanie, to pies, który będzie popadał w takie paranoje, skrajności, jakieś zachowania kompulsywne, to pies, który będzie zaganiał wszystko, co się rusza. Rowerzysta, samochód, wiewiórka, biegające dzieciaki. To są psy, które nawet jeżeli trafią do odpowiedzialnych opiekunów, którzy wiedzą jakby do czego ta rasa była stworzona, i tak wymagają bardzo dużo pracy nad tym, żeby umiały się wyciszyć, umiały się uspokoić, umiały robić nic. A co dopiero z osobą, która nie poświęci mu odpowiedniej ilości i czasu i nie będzie miała odpowiednich umiejętności, żeby poprowadzić tego psa. Ja nie straszę bez powodu, tylko mówię Wam o tym dlatego, ponieważ panuje, mam wrażenie, taka trochę moda teraz na bordery, bo nie ma miesiąca, żeby do naszej szkoły nie trafiły przynajmniej 3-4 pieski tej rasy. I ja rozumiem, że one są urocze, ale ja zawsze wszystkim takim przyszłym albo aktualnym opiekunom bordera mówię: okej, podziwiam za odwagę, bo przed Wami bardzo, bardzo trudne zadanie. Bo ja sama na pieska tej rasy bym się nie zdecydowała, mimo że mam się osobę, za osobę taką dość aktywną, jeżdżę na rowerze, chodzimy po górach, spacerujemy z pieskiem, a zdaję sobie sprawę z tego, że dla bordera to jest za mało. Border idealnie się będzie czuł z osobą, która jest sportowcem i która chce z nim robić to, do czego on został stworzony. W związku z tym, kiedy chcę powiedzieć o szkoleniu albo o wychowaniu bordera, to tak na dobrą sprawę na myśl mi przychodzi tylko jedno, że życie z borderem to styl życia, to życie ze sportowcem, to chęć bycia sportowcem, to chęć poświęcenia temu psu dużo więcej niż wymaga, nie wiem nawet do jakiej rasy porównać, ale inny, energiczny, pracujący pies. Bo bordery oprócz tego, że są wymagające, jeśli chodzi o aktywności, to faktycznie nieodpowiednio prowadzone mogą jakieś problemy wychowawcze sprowadzać na siebie i na właściciela, wtedy kiedy nie mają możliwości pobiegać luzem, kiedy nie mają możliwości odpowiednio popracować nad samokontrolą, kiedy nie uczą się tego, kiedy jest czas na pracę, a kiedy jest czas na odpoczynek. I wtedy, kiedy nie potrafią rozróżnić sytuacji, w której nie wolno Ci pędzić za wszystkim, co się rusza. Czyli na te wszystkie kwestie, o których przed chwilą wspomniałam, musicie szczególnie zwrócić uwagę wtedy, kiedy do Was trafia szczeniak tej rasy. Jeśli chodzi o bordery, to jest to raczej rasa zdrowa. Czasami zdarzają się problemy z oczami, aczkolwiek najczęściej dochodzi do uszkodzeń układu ruchu wtedy, kiedy zapomnimy o tym, że piesek jest jeszcze może zbyt młody na pewne aktywności, zbyt dużo od niego chcemy, albo nawet nie my chcemy, tylko jak już wspomniałam, border to pracuś, to taka trochę maszyna i jak my mu w odpowiednim momencie nie powiemy stop, to jest on w stanie sam doprowadzić się do jakiejś kontuzji, bo to są pieski dość skoczne, zwinne, szybkie, więc one nawet przy samym biegnięciu za piłką, wyskoczeniu do frisbee mogą niechcący przeciążyć swoje stawy, zwłaszcza tak jak wspomniałam, jak mamy do czynienia z młodym psiakiem, gdzie ten kościec jeszcze do końca się nie rozwinął, więc na to szczególnie trzeba zwrócić uwagę. Natomiast jeśli chodzi o pielęgnację, no to linia użytkowa będzie łatwiejsza w pielęgnacji, bo tutaj, tak jak mówiłam, ta sierść jest krótsza, linia wystawowa dłuższy włos, ta szata częściej będzie wymagała czesania, nawet raz w tygodniu, no i oczywiście regularna pielęgnacja polegająca na kąpieli, dosuszeniu tej sierści i dbaniu o to, żeby psiak utrzymywał zdrową skórę. Dochodzimy teraz do mitów dotyczących borderów, a ich jest po prostu tyle, że postanowiłam wybrać tylko te kilka najważniejszych i najczęściej powtarzanych, bo inaczej musiałabym Wam tutaj opowiadać do wieczora. Więc od początku. Pierwszy mit, który dotyczy bordera, to to, że ten pies musi ciągle coś robić. No i ja zdaję sobie sprawę z tego, że cały czas o tym opowiadam, że to są psy do sportu, do pracy i tak dalej, ale to nie cały czas.
One oczywiście kilka godzin w ciągu dnia powinny mieć jakieś zajęcie, powinniśmy im coś zaproponować, ale przede wszystkim tego psa trzeba nauczyć odpoczywać. Trzeba mu pokazać, że nie, nie musisz ciągle czegoś robić, nie, nie musisz ciągle obserwować, nie, nie trzeba ciągle gonić, paść, paść, tak mówi, paść owce, paść piłki, zaganiać i tak dalej. Więc pamiętajcie o tym i zwróćcie na to uwagę. Kolejny mit, border jako idealny pies do frisbee. I oczywiście jak pojedziecie na zawody, to pewnie większość piesków, które w nich bierze udział, to są bordery. Ale może się zdarzyć tak, że wasz pies nie będzie chciał grać z wami w frisbee. Nie podoba mu się ta zabawa, nie czerpie z tego frajdy i to jest jak najbardziej okej. Okay. A że sportów kynologicznych mamy po prostu do wyboru, do koloru i w większości z nich bordery się sprawdzają, to nie bądźcie tacy, że kurczę, wzięłam psa do frisbee, on nie chce ze mną robić frisbee, to trudno, ja go tam będę męczyć i tam, nie wiem, albo bawisz się frisbee, albo nie bawimy się wcale. Nie róbcie temu piesełkowi swojemu, być może jeszcze odkryje tą miłość do tego krążka, a jak nie, to znajdźcie inny sport, w którym też świetnie się razem sprawdzicie. W związku z tym, że bordery są uznane za najinteligentniejsze psy na świecie, niektórym osobom tak się wydaje, że jak on jest taki mądry, to po prostu się bierze psa, on jest mądry i koniec, więc nie trzeba go wychowywać. No nie. Niestety nie, bo to, że piesek jest mądry, sprytny, inteligentny i potrafi nas przechytrzyć, to nam jedynie utrudnia jego wychowanie, bo to pies, który ciągle kombinuje. I wy ciągle musicie być krok przed nim. Wy ciągle musicie przewidywać, co mu przyjdzie do tej główki i jak to zrobić, żebyście to wy byli od niego sprytniejsi, jak pokierować treningiem, jak pokierować wychowaniem, żeby, tak kolokwialnie mówiąc, wasze było na wierzchu. Bo jak nie, to border zrobi z wami, co tylko będzie chciał. I ostatni mit, który dzisiaj dla was wybrałam, to takie często powtarzane zdanie, nad którym ja chyba najbardziej ubolewam, czyli w sumie to jestem taką aktywną osobą, albo jeszcze gorzej, chcę być aktywną osobą, więc border będzie dla mnie idealny. No więc nie będzie. Pojechanie 2 razy w tygodniu na rower, raz w tygodniu w góry, albo raz w tygodniu zrobienie 5 kilometrów marszu biegiem, to nie jest to, co borderowi wystarczy. Border to jest pies dla sportowca, no ewentualnie dla osoby, która potrzebuje psiaka do pasienia owiec. Natomiast dla sportowca, jeśli jeszcze nie jesteś sportowcem, to najpierw spróbuj, czy chcesz nim być. I jeśli chcesz, jeśli wybrałeś sobie taki sport, który faktycznie Cię kręci i tak Cię na maksa wciągnął i jeszcze w dodatku ten sport można uprawiać z psem, no to okej. Okay. Aczkolwiek musimy również pamiętać, że jedno to bycie sportowcem, a drugie to wychowanie psa, który jest czasami sprytniejszy od nas. Więc nie polecam absolutnie bordera osobom, które nie mają czasu, są zabiegane, nie uprawiają żadnego sportu i dopiero chcą w swoim życiu coś zmienić. Bo to może być i dla was troszeczkę rozczarowanie, i dla psa niekoniecznie komfortowa sytuacja, bo on na pewno nie będzie umiał się odnaleźć w domu, w którym za wiele się nie dzieje, nic na zewnątrz, jeśli chodzi o aktywności. I z takiego psa nigdy kanapowca nie zrobicie. Zresztą, co ja wam będę opowiadać, jak trochę więcej o tym poopowiadają opiekunowie Foresta. Także stawiam Foresta, zobaczcie.
moim zdaniem. To 12 błyszczało w dziesiątkę, tak. Że wzięliśmy Bordera. Idealna rasa pod nas, dopasowana do naszego trybu życia, do tego, ile czasu spędzamy w pracy, ile możemy czasu poświęcić psu i do tego, że ja planowałam z nim różne aktywności. Chciałam właśnie się zapisać na agility, chciałam z nim jeździć na rolkach, na rowerze, ale jeszcze tutaj akurat bardziej Andrzej go uczy na rowerze niż ja. No, nie wiem, dla mnie idealna rasa pod nas. Tak. Jeżeli ktoś uprawia jakieś, jest osobą aktywną przede wszystkim. Tak. Bo jeżeli ktoś jest kanapowcem, no to nie. Ja go bardzo długo trzeba było przyzwyczaić, żeby przychodził na kanapę z nami poleżeć. Dopiero jak już jest teraz 2 lata, to już przychodzi się poprzytulać i tak dalej. Tak. Ale to jest raczej taki pies, przy którym się nie leży. Nie. I trzeba lubić. Jeżeli ktoś spędza aktywnie czas, to jest rasa dla takiego człowieka, ale też trzeba pamiętać o tym, że to nie jest tylko weekend, kiedy mamy wolne, nie? To trzeba przyjść po pracy i ten spacer też musi być taki odpowiedni dla takiej rasy. No my, zanim go wzięliśmy, to my sobie w ogóle obliczyliśmy, ile czasu możemy poświęcać w ciągu dnia. Ile przed pracą, ile po pracy. I to jest tak, że przed pracą ma godzinny spacer, gdzie ten spacer jest jakościowo dobry, czyli gonimy za piłką, jakieś frisbee, jakiś patyk, no bo niestety on jest patykolubcą. Lub też przede wszystkim nowe miejsca, więc ja podjeżdżam gdzieś, nawet rano, żeby on po prostu mógł gdzieś poniuchać i potem spokojnie w domu odpocząć, aż my wrócimy z pracy. No i potem po południu jest drugi spacer. I teraz w zależności od pogody. Minimum godzina. Tak, to jest taka minimum godzina, gdzie to jest taki aktywny spacer, czyli jest zniuchanie dla psa, wiadomo, toaleta, a potem jest już jakaś tam zabawa, jakieś gry czy coś takiego. Ale jeżeli jest już niepogoda, bo wbrew pozorom nie zawsze, może jest tak, on jest taką rasą, że on do wody bardzo chętnie wchodzi, ale jak na przykład leje jak srebra, to wyściubi nos z klatki i nieważne, że on 8 godzin nie wychodził z domu. Tak. On nie musi nagle się wysikać. Tak więc on wytrzymuje, ale tak naprawdę to wtedy na przykład, no to już starałem się go zmusić, żeby wyszedł, zrobił toaletę, no i wtedy już jest zabawa w domu. Tak. Czy sobie szuka smaczków, czy jakaś zabawa, czy szarpaka, odkąd żeśmy wprowadzali od małego, no to szarpak to jest dla niego najlepsza zabawka. No ale trzeba czas poświęcić psu, to nie tak, że się wróci z pracy do domu i się zajmujemy sobą. No tak, nie do końca. Troszeczkę ogarnąć się po pracy, a potem jest pies, bo jak nie, to on będzie wymuszał tą uwagę. No właśnie, ja już tak on się teraz wyspał, on już spędził sam w domu czas. Teraz zajmijcie się mną. Tak, tak. I to tak wygląda, więc trzeba się z tym liczyć. Że to nie jest pies, który po prostu przyszedłeś, ale super, to ja sobie jeszcze pójdę poleżeć. No nie. No Kasia teraz chodzi na agility. Tak, zaczęliśmy. Troszkę wprowadzamy frisbee z nim. Bardzo lubi łapać i wręcz jest nakręcony na to. Tak. Niesamowicie. No i wycieczki. W góry przede wszystkim jeździmy i ja w tamtym roku zacząłem z nim jeździć na rowerze. Tylko, że ja jeżdżę z nim tak, że nie używam smyczy. Jeżdżę z nim, jadę z nim do lasu, gdzie nie mam w ogóle dróg asfaltowych, czyli wiem, że mogę ten. No i on wtedy sobie biegnie przy rowerze. No ale widzę, że mu to frajdę sprawia. W ogóle jak się, czasami idę z nim na spacer i kawałek z nim pobiegnę, no to jest niesamowicie. On jest taki zaangażowany. Lubi wtedy ten pęd, ten wiatr, lubi sierści, i tak, że może to robić z człowiekiem. Tak. No to jest najważniejsze. Tak. A ja znowu z nim jeżdżę na rolki, więc to też bardzo lubi. Jeżdżę w miejscach, gdzie jest asfalt. Mamy właśnie taką miejscowość, miejscówkę Sosina, tam jest super asfalt nowy zrobiony, więc jeżdżę albo wcześniej rano, albo w ogóle wieczorem, gdzie nie ma ludzi. On też puszczony jest wolno i biegnie właśnie koło mnie. I to, że on biegnie i właśnie też potrzebuje tego kontaktu, bo widać, że biegnie, ale patrzy na mnie. Więc to jest też super. Więc biegniemy sobie razem i on wtedy się może faktycznie rozpędzić i poczuć ten wiatr w uszka. To jest dla niego najfajniejsze. No. Na pewno jest to, że jest człekolubny, tak bym to określił. Bardzo lubi ludzi. Ten to jest w ogóle zero agresji, nie? Tak. To jest z drugiej strony minusem troszeczkę w tym, że nie potrafi czasami tak odszczeknąć albo jest zbyt ufny czasami. Chociaż tak jak zauważyliście, on tutaj wszedł, nie przywitał się na początku, nie? Potrzebuje tego czasu. Ciekawski. Ale, jest. Tak, jest bardzo ciekawski. Mi się wydaje, że na pewno to, że jest odważnym psem. Bardzo go dużo rzeczy interesuje. Nie ma problemu go nigdzie, żeby zawierać. Wbrew pozorom przyzwyczaił się u nas do tego, my mieszkamy tak jak rozmawialiśmy w bloku, nie ma to dla niego problemu, znalazł swoje miejsce, ale chyba największą zaletą to jest to, że to jest pies dla człowieka. Tak, właśnie niektóre psy są nastawione na inne psy, to jest tylko pies i wyłącznie nastawiony na drugą osobę, na pracę z tą osobą i
często już mamy tak, że wchodzimy w jakieś miejsce, gdzie jest mnóstwo psów, jego te psy nie interesują. No. Jak ja mam, nie wiem, frisbee, czy piłkę, czy ogólnie cokolwiek chcę z nim robić, no to on już, tak, no jestem gotowy, róbmy to, teraz. Też bardzo fajne jest w tej rasie to, że można go zabrać wszędzie. Super się je szkoli, bardzo szybko, bo są mega inteligentne. Top 10 jest, chyba na pierwszym miejscu, jeśli dobrze kojarzę. Ale przez to też minusem jest taki, że szybko frustrację łapią. Im większa inteligencja u psa, tym większe frustracje można załapać. Więc na przykład nie można przesadzać z jeżdżeniem na tym rowerze, na tych rolkach, niecodziennie, bo jak potem nie pojedziemy na te rolki jednego dnia, no to pies po prostu oszaleje. Znaczy minusy? Minusy. No to właśnie to spożywanie energii. Tak, to jest raz. I dwa, moim zdaniem, że szkoda, że on nie jest... To nie jest taki pies, że... Ja się boję tego, żeby wszedł obcy z człowiekiem. On szczeka, nie? Na niego, jak idzie ktoś po klatce. Mhm. Ale jak on by wszedł do domu, to on by go polizał, przywitał. Rasa, która jest bardzo fajna dla ludzi, już właśnie mniej tam dla zwierząt, dla ludzi jest świetna i on ciągnie do tego człowieka. I nieważne, jaki to jest człowiek. Wiadomo, że nas kocha najbardziej, bo jesteśmy jego rodziną, ale do innych ludzi też. I pogłaskać, tak, i tak, pomyziać. Tak. On jeszcze jest głodomorem, więc on by nawet jedzenie wziął od innych ludzi. Co chociaż się waha czasami, tak, nie? Próbowaliśmy go oduczyć tego, no ale nie da rady. Po prostu. To, że on wszystko słyszy, on wszystko widzi po prostu. Tak. My idziemy tą samą ścieżką, w tym samym miejscu możemy tam być 10 razy i on zauważy, że na przykład ktoś tam zostawił oponę. I od razu ta opona zostanie obszczekana, zaalarmowane, że słuchajcie, bo tutaj jest coś nowego. Tak samo w mieszkaniu coś zostanie przestawione. On też wie, że to nie stało tutaj i też zawiadomi o tym. Słyszy bardzo dużo rzeczy, na przykład mąż przyjeżdża z pracy, to on już na parkingu słyszy, że się wyłącza alarm w samochodzie. No, to jest i rozpoznaje. I to nawet jak jest okno zamknięte, bo to tak. Jest co innego, jeszcze jak jest balkon otwarty w lato, to jest co innego, tak. Nie? Ja 5 minut wcześniej wiem, że ja Andrzej wrócił z pracy, no. Bo on już mi daje znaki. To jest niesamowite. No, to jest świetne. Ja nie wiem, co bym, jakbym tak ja miał powiedzieć, co mnie zaskoczyło, ale chyba to, jaki jest wytrwały i skoczny. Tak. My na przykład mieliśmy na początku, to był też taki trochę problem, bo jego stawy, jak się rozwijają, to się powinno blokować psa do skakania. No on z kanapy nie schodzi. Tak. To jest skok. Skok jest na kanapę. Musi hamować. Tak, więc jest bardzo, bardzo mocno jest skoczny. Tak. Teraz to fajnie widać, jak łapie frisbee na przykład. No to łapie ptaki. No, czasami robi taką figurę, że naprawdę ja jestem mega zdziwiony. No, jest bardzo skoczny. To też wypracowaliśmy, trzeba powiedzieć. Tak, ale my go nauczyliśmy po prostu wyciszać się. On jest tak nauczony, że na zewnątrz robimy wszystko, latamy, biegamy, łapiemy frisbee, tak. Łapiemy piłkę, ale jak przychodzimy do domu, to jest koniec. To jest miejsce odpoczynku, gdzie on się ma po prostu wychillować, uspokoić jest wypracowane po prostu. Tak, ale on też jest taki, że na przykład jeżeli mamy jeden dzień na przykład taki aktywny, tak jak na przykład dzisiaj, mhm. On od rana wstał, nie spał, bo ma zaską drzemkę. Tak. Że był na treningu, przyjechał tutaj, nowe miejsce, to on jak przyjedzie dzisiaj, to on już będzie spać i będzie tylko siku kupa na wieczór i to będzie koniec. Bo jeden dzień mega aktywny, dużo takich zwłaszcza nowych bodźców, tak. To wtedy to powoduje to, że na przykład ten drugi dzień jest na przykład bardziej spokojny. Ale ja na przykład zauważyłem, że on jest chyba meteopatą. Jak przychodzi zmiana pogody, bo już Kasia kiedyś to mówiła, mówi, on jakiś taki osowiały chodzi. Ale faktycznie jak przychodzi zmiana pogody, to nagle on też się robi taki, bardziej się gdzieś kładzie, chowa się, jest taki nie do przytulania, niedotykalski się robi. Tak więc też ma takie dni, że jest cichy i spokojny, nie? Żeby się naprawdę bardzo dobrze zastanowiła na tym, bo to nie jest łatwa rasa. Mamy mnóstwo przypadków, znamy mnóstwo przypadków i spotkaliśmy bardzo dużo ludzi, którzy mają bordera i te psy są problematyczne. Przez to, że gdzieś na drodze wychowawczej zostały może nie popełnione błędy, ale po prostu te fiksacje się nagle narodziły, bo na przykład ktoś codziennie biegał po 5-10 km, potem się pojawiły problemy zdrowotne, pies nie mógł już dalej kontynuować tego biegania, nie miał gdzie spożytkować tej energii, więc zaczął na przykład zaganiać samochody. I tutaj się pojawiają problemy. Tak samo... Ja bym nie polecił na pewno, niestety to może być kontrowersyjne, ale dla ludzi z dziećmi, a zwłaszcza dla tych, którzy myślą, że dadzą dziecku, żeby pies poszedł sobie na siku z dzieckiem.
Tak. No nie chcę nikogo obrażać, ale mieszkamy na osiedlu, widzimy, no dzieci się nie potrafią sami zachowywać. Nie, to jest pies dla dorosłych. Jest ciągnięcie tego psa, ten pies w ogóle nie słucha, nie rozmawia się, bo my gadamy z Forestem cały czas, jak z człowiekiem. I generalnie to, jeżeli ktoś ma dzieci i chce wziąć psa w typie border collie, to musi sobie zdać z tego sprawę, że to on się musi tym zajmować. To nie będzie psychologia na dziecko, nie? Tak. I to rodzice muszą pracować. I oczywiście, bo ja nie mówię, bo widzieliśmy ludzi w górach, którzy na przykład spotykaliśmy, gdzie całymi rodzinami przyjeżdżali. To ale to rodzice odwoływali psa, pilnowali psa, nie dziecko. Tak, i to na pewno ludzie będą mówić, że nie, border jest super do dzieci. Tak, bo to jest łagodny pies, on jest nastawiony na człowieka, tak. Jak cały czas mówimy. On jest nastawiony na pracę z człowiekiem, ale dziecko nigdy nie może być przewodnikiem. To trzeba postawić sprawę jasno. To musi być zawsze osoba dorosła. I na przykład jeśli, tak jak właśnie powiedział Andrzej, dziecko wyprowadza psa na spacer, to nie zda w ogóle egzaminu. Kompletnie. Może w przyszłym roku. Dokładnie. Tak. Tak, już tak. Rozmawialiśmy o już tym. Już rozmawialiśmy. Tak. Chociaż mamy dziewczyna Foresta jest samojedką. Tak. I się super dogadują, nam się podobają samojedy tak samo. Ale chyba nie dalibyśmy rady z ilością sierści. Tak, ale chyba jednak padnie na drugiego border. Bo to się tam przychodziło, ale raczej tak, drugi border i jak coś, to już inne umaszczenie na pewno. Czyli będzie już ten taki brąz, karmelkowy on jest, tak, nie? To jest golden white albo red white. Te kolory nam się podobają, czyli ale na pewno border. Ale ja już zostałam od początku, jak wzięłam tylko Foresta na ręce, już zostałam fanką rasy mówię, chociaż też mi się podają i samojedy, i amstaffy, i wiele innych raz, tak zostaje po prostu przy i teraz na koniec moje podsumowanie. Jak już jesteście na mnie bardzo źli, że tak Wam odradzam decydowanie się na bordera, to pamiętajcie, że ja robię to tylko i wyłącznie ze względu na jeden cel, który mi przyświeca. Ja chcę, żeby pieski były szczęśliwe. Border, który trafi do nieodpowiedniej osoby, nie będzie psem szczęśliwym. I to, że Wy świadomie podejmiecie decyzję, że może faktycznie to nie jest rasa dla mnie, to nie jest nic złego. Lepiej podejść w ten sposób, niż tak nad wyrost zdecydować się nad psa i potem zastanawiać się, co z tym fantem zrobić. Dlatego ja osobiście uważam, że bordery są świetnymi psami, mogą być cudownymi sportowcami, mogą tworzyć po prostu takie relacje ze swoim człowiekiem, że aż miło na to patrzeć i pewnie z tego też wynika to takie zakochanie w tych borderach, że my obserwujemy zawody, oglądniemy jakiś taniec z psem, pojedziemy na jakieś zawody właśnie frisbee, mamy kogoś, kto faktycznie dużo z psem robi i po prostu tak patrzymy na tą parę i mówimy, jejku, Was łączy taka cudowna więź, też tak chcę. No i można to zrobić i niekoniecznie z borderem. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, porozmawiajcie z dużą ilością osób, które faktycznie pieska tej rasy mają, porozmawiajcie z hodowcą i wtedy dopiero odpowiedzialnie podejmijcie decyzję. No i pamiętajcie też o tym, że nie każdy pies jest w 100% przedstawicielem swojej rasy. Tak jak właśnie mówiłam, że może być border, który nie lubi bawić się frisbee i to jest jak najbardziej okej. To mamy tutaj jakiś główny zarys, jak ten border powinien się zachowywać, ale nie w 100% się nam to sprawdza i to też czasami trzeba brać pod uwagę. Ale jeśli Wam się wydaje, że Wam się trafi borderka na powiec, to tak daleko od Twojego wzorca na pewno nie odbiega. Tyle na dzisiaj. Widzimy się jutro o 18:00. Do zobaczenia. Więc no właśnie, to jak już jesteśmy przy minusach, to oprócz tej frustracji... Chyba więcej minusów na tyle było. No. Nie, no chyba jedna. Jedna.